Jakiś czas temu na swoim blogu napisałem taki tekst pod tytułem Jesteś introwertyczką, bądź z tego dumna. I może od tamtego czasu ten tekst nie odniósł jakiegoś wielkiego sukcesu, jednak nadal uważam, że warto o introwersji mówić i że ten temat introwersji, ekstrawersji jest naprawdę bardzo ciekawy, bo jeżeli się w niego zagłębimy, dużo lepiej zrozumiemy siebie i otaczających nas ludzi. Dlatego po obejrzeniu tego filmu daj mi proszę znać, jak temat introwersji Ci się podoba, czy ten temat Cię ciekawi i czy chcesz, żebym więcej materiałów na ten temat nagrał. Bo ten, ten dzisiejszy film jest trochę taką próbą próbą właśnie pokazania Wam tego tematu introwersji w taki sposób, jak ja do tematu introwersji podchodzę, i zastanawiam się, jak Wy to odbierzecie, czy będziecie chcieli o tym się dowiedzieć czegoś więcej, czy będzie to dla Was przydatne. I dlaczego warto mówić o introwersji? Przede wszystkim dlatego, że nie każdy musi brylować w towarzystwie, nie każdy musi poszukiwać jakichś doznań adrenaliny, nie każdy musi poszukiwać bodźców zewnętrznych, choćby inni próbowali nas do tego przekonać. Ekstrawertycy i introwertycy są od siebie różni. Te różnice widać już wyraźnie, nawet na poziomie funkcjonowania naszego mózgu. I te, te różnice nie są jakimś wymysłem, nie są tylko teoretyczne. Te różnice są wyraźne i już zakorzenie. W naszej biologii. Dlatego warto mówić o tych różnicach między ekstrawertykami i introwertykami, bo w ten sposób po prostu wszyscy lepiej możemy siebie zrozumieć. I to wideo nagrywam zarówno dla introwertyków, którzy chcieliby trochę lepiej zrozumieć swoje własne wewnętrzne, osobowościowe potrzeby, ale też dla osób, w których gronie są introwertycy których może chcielibyśmy trochę lepiej zrozumieć, chcielibyśmy zrozumieć ich potrzeby, co może im przeszkadzać. Właśnie dlatego, jeżeli znasz takiego introwertyka i ta osoba jest dla ciebie bliska i chcesz trochę lepiej ją zrozumieć, trochę lepiej ją wspierać, to właśnie może po wysłuchaniu tego wideo będziesz wiedział lub wiedziała, i w jaki sposób do tej osoby podejść, w jaki sposób jej pomagać, w jaki sposób czasami usunąć się jej z drogi, żeby ta osoba mogła odpocząć, bo introwertycy i ekstrowertycy Odpoczywają trochę w inny sposób. Dlatego potraktuj to wideo jako taki wstęp do tematu i daj mi później znać, czy temat introwersji, ekstrawersji Cię interesuje. Dobrze, a więc zacznijmy od tego, że świat, tak ogólnie świat społeczny, nie jest sprawiedliwy dla introwertyków. I co to tak naprawdę oznacza, że ten świat nie jest sprawiedliwy? Tutaj posłużę się taką metaforą, taką przenośną, porównując osoby introwertyczne do osób leworęcznych, bo w społeczeństwie zdecydowanie mniej myśli się o, o osobach leworęcznych. I każda osoba leworęczna to wie, że w wielu sytuacjach dostają do ręki nożyczki, które są przygotowane dla osoby praworęcznej. Dostają obieraczkę do warzyw, która jest przygotowana dla osoby praworęcznej. I mnie zawsze ten temat leworęczności ciekawił, ponieważ dwóch moich najlepszych przyjaciół jakoś tak traf chciał, że to osoby leworęczne. I czasem żartowaliśmy na ten temat, i dopiero w temat leworęczności zagłębiłem się trochę bardziej na studiach, gdzie miałem Kontakt z taką panią psycholog, która się zajmowała dysleksją i właśnie różnymi y, rzeczami związanymi z osobami leworęcznymi, w jaki sposób te osoby mają trochę podgórkę w społeczeństwie, ponieważ wiele rzeczy jest przystosowanych do osób praworęcznych i ona dopiero na tych zajęciach otworzyła nam oczy, jak wiele takich drobnych rzeczy, na przykład y, klamki do drzwi, są wygodniejsze dla osoby praworęcznej niż dla osoby leworęcznej. I jak wiele takich drobnostek, które mamy w codziennym naszym życiu, których ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to może być dla kogoś trudne, tak jak te nożyczki, czy ta obieraczka, to ona nam pokazała, jak w wielu sytuacjach takie osoby leworęczne mają podgórkę. I podobnie jest w sytuacji introwertyków. Którzy też w wielu sytuacjach społecznych mają podgórkę i te osoby introwertyczne zachęca się do tego, żeby. No przecież otwórz się trochę bardziej, trochę musisz być bardziej osobą towarzyską. Daj się we wszystko, zawalć trochę bardziej o, o siebie, a przecież nie można tak przerobić swojej osobowości tak po prostu, bo ktoś inny uważa, że tak powinniśmy zrobić. I tak jak. Dawniej w przedszkolach, choć pewnie to też się do tej pory zdarza, nauczycielki przedszkolanki przekładały kredkę, którą osoba trzymała w lewej ręce, do prawej ręki i mówiła: Ty musisz teraz pisać tą dobrą ręką, musisz pisać normalnie, złap tą kredkę w prawą rączkę i teraz działaj. Ale tak właśnie próbowano kiedyś zabijać leworęczność, no bo myślano właśnie w ten sposób, że y, trzeba być osobą praworęczną, że to jest tylko jedyna właściwa metoda. Podobnie jest z osobami introwertycznymi, które próbuje się przekonać do tego, żeby były bardziej otwarte, bardziej towarzyskie i żeby... Po prostu działały trochę wbrew tej swojej wewnętrznej potrzebie, wewnętrznej potrzebie, która jest zupełnie inna niż potrzeby ekstrawertyków. I myślę, że każdy introwertyk ma w swoim życiu takie doświadczenie, że ktoś próbował w jakiś sposób powiedzieć mu, że ten Twój sposób działania, ta Twoja trochę taki bardziej dystans, takie bycie bardziej cichą osobą, to jest coś, co na pewno Ci będzie przeszkadzać w życiu, to jest coś, co. Uniemożliwi Ci takie wybicie się w życiu, musisz to w sobie zmienić. I każdy introwertyk miał gdzieś styczność z osobami, które w jakiś sposób chciały nas przerobić na tą osobę bardziej ekstrawertywną. Jednak dziś zastanowimy się, czy Twoja introwersja to jest wada, a może to jest coś, co po prostu musisz zaakceptować, co może być równie dobre jak ekstrawersja i jakie są różnice między ekstrawertykami i introwertykami. I tu jest bardzo ważna rzecz. Żeby zrozumieć, czym jest ekstrawersja i introwersja, musimy pamiętać, że są to tylko konstrukty psychologiczne. A więc na, jednej, na jednym końcu skali mamy ekstrawersję, na drugim końcu skali mamy introwersję, i tak naprawdę bardzo ciężko znaleźć osoby, które są skrajnie ekstrawertyczne i skrajnie introwertyczne. My gdzieś jesteśmy tutaj po środku, i chodzi o to, gdzie my się znajdujemy, czy jesteśmy bardziej bliżej ekstrawersji. Czy bliżej introwersji. I każdy z nas dziś jest po środku i jest tylko trochę wychylony w którąś stronę. Ja na przykład jestem bardzo mocno po środku, ale jednak jestem osobą wychyloną mocno, w, mocniej trochę w stronę introwersji, czyli jestem naturalnie introwertykiem i w taki sposób funkcjonuję i bardzo długo musiałem się z tym zmagać, ponieważ nie potrafiłem w taki sposób tego zaakceptować. Bardziej próbowałem sięgać po zajęcia, które są bliższe dla ekstrawertyków i sam próbowałem trochę tą swoją osobowość i to może się udaje w momencie, kiedy mam dużo siły, kiedy mogę po prostu no, dobrze się wyspać, odpocząć i mam tą siłę, żeby zachowywać się trochę wbrew swojej osobowości. Ale te różnice i naturalne wewnętrzne potrzeby wychodziły w momentach, w których ja jednak byłem zmęczony, i te moje naturalne potrzeby osobowościowe dawały o sobie znać, że ja potrzebowałem innej formy odpoczynku niż taki klasyczny ekstrawertyk. Ja myślę, że wielu z nas walczy z tą swoją introwersją właśnie w ten sposób, że próbujemy tutaj trochę na tych ekstrawertyków się przerobić i to nie zawsze się udaje. Ale pamiętajcie, konstrukt teoretyczny, ekstrawersja, introwersja, a my się musimy zastanowić, gdzie jesteśmy trochę bardziej wychyleni. Moja żona również jest introwertyczką, jest trochę trochę bardziej introwertyczką niż ja, ale dzięki temu też się dobrze rozumiem, bo mamy podobne potrzeby, na przykład jeżeli chodzi o sposób spędzania czasu, ale widzę wyraźnie, że ja jestem trochę mniej introwertykiem niż ona i widać wyraźnie po prostu tę różnice. Tak samo wy możecie być mocniej w stronę wychylenia, w stronę introwersji. Trochę słabiej, może trochę jesteście bliżej środka, może czasami potraficie się zachować bardziej jak ekstrawertyk. I tak samo jest z ekstrawertykami, którzy może troszeczkę mają więcej tej ekstrawersji, ale czasami te potrzeby introwertyczne też w nich się budzą. I w taki sposób najlepiej rozumieć ten konstrukt, bo to nie jest tak, że ty jesteś czystym ekstrawertykiem lub czystym introwertykiem. Tak zupełnie to nie działa. Chodzi tutaj o pewne wychylenie, o pewne nasilenie tej cechy. Dobrze, więc skupmy się teraz na tym, z czego można być dumnym, jeżeli jesteś introwertykiem, jesteś introwertyczką. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że introwertycy mają taki naturalny dar do słuchania. I dzięki temu, że ty potrafisz słuchać innych ludzi, to ludzie w swoim towarzystwie czują się dobrze. I jeżeli chcesz zrozumieć, jaka jest siła w słuchaniu. To powiem Ci taką metaforę, którą usłyszałem kiedyś u Miłosza Brzezińskiego w jednym z jego wywiadów. Jest to psycholog, który jest dla mnie bardzo dużym autorytetem, dlatego, jeżeli chcecie posłuchać też innego psychologa, który mówi i opowiada o bardzo różnych ciekawych rzeczach, serdecznie polecam Miłosza Brzezińskiego. On zawsze ma swoje materiały przygotowane w perfekcyjny sposób. A więc jego metafora, która polegała na tym, żeby pokazać, w jaki sposób prowadzić rozmowę, żeby ludzie się z nami dobrze czuli, Przypominała taką scenę w teatrze. Wyobraźcie sobie scenę w teatrze: rozmawiają dwie osoby, i jest reflektor. Reflektor, który podświetla osobę, która w danym momencie mówi. Jeżeli chcesz, żeby ktoś się dobrze czuł w Twoim towarzystwie, to staraj się przekierowywać na tą osobę to światło reflektoru. Niech to ona mówi, a Ty słuchaj. I właśnie to jest ogromną siłą introwertyków, że oni potrafią kierować na światło na te inne osoby i potrafią być trochę w cieniu i trochę w cieniu właśnie słuchać te inne osoby, a te inne osoby, które mogą się pokazać właśnie w rozmowie intrower z introwertykiem, który potrafi słuchać i ta osoba czuje się wysłuchana, to ta osoba czuje się dobrze. Natomiast ekstrawertycy mają problem z tym, żeby przekierowywać to światło na kogoś innego, bo zazwyczaj to światło skupiają na sobie czyli bardzo dużo mówią i to, o tym wspomnę później, ponieważ ekstrawertycy myślą często mówiąc. I właśnie dlatego tak mocno kierują to światło na siebie, i dlatego czasami w rozmowie z taką osobą ktoś może czuć się właśnie niewysłuchany, albo ktoś może się czuć taki zdominowany. I to jest właśnie to, że introwertyk potrafi często usunąć się w cień i słuchać, a ekstrawertyk czasami przejmuje kontrolę nad tą rozmową, choć właśnie na przykład nie ma za wiele do powiedzenia w danym temacie i lepiej by było, jakby posłuchał kogoś, kto jest większym ekspertem, ale ten większy ekspert nie potrafi, się przebić właśnie przez tą dominację w tej rozmowie. I to słuchanie jako taka cecha, jako nasza naturalna zdolność, to jest coś, co my powinniśmy mocniej doceniać, ponieważ jest to przydatne w wielu w wielu obszarach, na przykład w naszym obszarze zawodowym. Zobaczcie, jak wielu nowoczesnych liderów to są osoby, które powinny być obdarzone darem słuchania. Każdy wie, jak może być ciężka współpraca z szefem, który jest takim ekstrawertykiem nastawionym na to, żeby mówić, ale zupełnie nie przyjmuje nic do siebie, zupełnie nie potrafi słuchać. Naprawdę współpraca z taką osobą jest trudna. Natomiast współpraca z, z szefem, który potrafi nas wysłuchać, który potrafi wybrać te różne opinie od swojego zespołu, to jest czysta przyjemność, ponieważ ten szef potrafi się otworzyć na perspektywę innych osób, co introwertykom przychodzi z dużo większą łatwością niż ekstrawertykom, którzy bardzo lubią w takich rozmowach dominować. I to jest bardzo ciekawe, jak pokazuje badania osobom, z którymi pracuje odnośnie na przykład sukcesów w sprzedaży, bo wydaje nam się, że sukcesy w sprzedaży osiągają osoby bardziej ekstrawertyczne, i tak było bardzo, bardzo długo, no bo jednak ta sprzedaż bezpośrednia to wiodła prym. Natomiast teraz, jeżeli skupimy się na przykład na dobrach luksusowych, to zauważymy, że introwertycy odnoszą ogromne sukcesy w sprzedaży, właśnie ze względu na to, że potrafią słuchać. I w przypadku sprzedaży dóbr luksusowych często my My potrzebujemy tego, żeby wysłuchać daną osobę, żeby dać jej to, czego ona naprawdę oczekuje. Dlatego jeżeli chodzi o sukcesy w sprzedaży, naprawdę wiele badań już pokazuje, że nie ma różnic między introwertykami i ekstrawertykami, a w niektórych sytuacjach naprawdę introwertyk może wykorzystać tą swoją umiejętność do słuchania do tego, żeby no, w jakiś sposób tutaj odnieść trochę większe sukcesy w jakimś obszarze sprzedaży, dlatego jeżeli jesteście introwertykami, a jakaś część Waszej pracy polega właśnie na sprzedaży, na kontakcie z klientem, nie musicie się tego bać, ponieważ możecie wykorzystać swoją naturalną cechę do tego, żeby słuchać te inne osoby. I tu możemy rozszerzyć to nasze pytanie. Czy ogólnie introwertyk może odnieść sukcesy w życiu? Bo przecież wielu z nas słyszy o sukcesach spektakularnych różnych ekstrawertyków osób, które potrafią wyskoczyć na scenę i po prostu zaczarować wszystkich dookoła, opowiadając swoją historię. Natomiast znajdziemy przykłady wielu, wielu introwertyków, którzy również odnieśli sukces. Może być to Albert Einstein, Bill Gates, Shakespeare, Steven Spielberg, a nawet Mozart. Znajdziemy naprawdę masę przykładów. Osób, które były introwertykami, a jednak zg w zgodzie ze swoją introwersją odniosły sukces. I to właśnie jest bardzo ważne to, co powiedziałem. W zgodzie ze swoją introwersją. Bo Najważniejsze w tym, żeby odnieść sukces, to jest podążać drogą, która jest dla nas osobowościowo dobra. Bo ekstrawertyk i introwertyk mogą dojść do tego samego miejsca, do tego samego sukcesu, tylko pójdą inną drogą. Najgorsze, co można zrobić, to być introwertykiem i próbować podążać drogą ekstrawertyka. Taka droga nas bardzo szybko przeboczuje, bardzo szybko nas zmęczy i po prostu nie udźwigniemy emocjonalnie drogi ekstrawertyka, jeżeli naturalnie jesteśmy introwertykami. Tak samo, jeżeli z jakichś powodów ekstrawertyk chciałby podążać tą drogą introwertyka, to on się po prostu zanudzi. Dla niego ta droga zupełnie nie będzie pasowała. Właśnie dlatego o to chodzi, że jeżeli chcemy odnieść sukces, to powinniśmy iść w zgodzie. Ze swoją osobowością po ten sukces i wyznaczać sobie taki sposób działania, który jest zgodny z nami. Najgorsze, co można zrobić, to po prostu próbować na przekór sobie walczyć z wiatrakami, walczyć ze swoją osobowością i próbować odnieść sukces właśnie w inny sposób niż ten, który przychodzi nam z łatwością. Bo do sukcesu jest wiele dróg, do szczęścia jest wiele dróg, a te drogi, które dla nas są właściwe, opierają się na naszych atutach i na naszych predyspozycjach. I właśnie dlatego warto siebie lepiej poznać, swoje potrzeby osobowościowe, żeby wyznaczyć tą swoją drogę, która dla nas jest odpowiednia. I dlatego te wszystkie metody na sukces nie działają tak bezpośrednio, jeżeli przełożymy je jeden do jeden do naszego życia. Działają tylko w momencie, kiedy wybierzemy z tych różnych recept na sukces to, co do nas w danej sytuacji pasuje, co pasuje do naszej potrzeby osobowościowej, a jedną z głównych potrzeb osobowościowych to jest podążanie albo drogą bardziej ekstrawertyka, albo drogą introwertyka. Metod na sukces jest wiele, dróg na sukces jest wiele, a ta droga, którą ty podążasz, powinna być odpowiednia dla Twoich osobowościowych preferencji. I tak jak wspominałem już na początku tego wideo, różnica między ekstrawertykami i introwertykami to nie jest jakaś bzdura, to nie jest coś wymyślonego. To już jest na poziomie naszego mózgu, na poziomie funkcjonowania naszego biologicznego widoczne, bo po prostu tak działa nasz układ neurologiczny. Introwertycy i ekstrawertycy w inny sposób reagują na bodźce i w inny sposób mają zapotrzebowanie na takie bodźce. I ciekawa różnica właśnie jest związana z tym, w jaki sposób introwertycy i ekstrawertycy wyrażają swoje myśli, jak lubią wyrażać swoje myśli. I w wielu sytuacjach introwertycy wolą wyraża wyrażać swoje myśli na papierze, ponieważ w ciszy i spokoju mogą się skupić na tym, co chcą tutaj przekazać i dlatego potrafią bardzo dobrze pisać. Natomiast ekstrawertycy często myślą, mówiąc. I na pewno, jak znasz taką osobę z wychyleniem bardziej w stronę ekstrawersji, to wiesz, jak ona dużo potrafi powiedzieć, jak z jaką łatwością jej przychodzi to, że mówi. Ale ona w ten sposób myśli. I zobaczcie, można czasami się trochę przełamywać, tak jak ja do Was teraz mówię. No to ja musiałem się tego nauczyć, ponieważ osoba z większą tutaj introwersją, z wychyleniem w tą introwersję, dużo łatwiej przychodziło mi pisanie bloga. Jednak w momencie, kiedy postanowiłem, że będę nagrywał te wideo to jednak musiałem trochę z tej swojej osobowości coś zmienić chociaż na tę chwilę jakoś dostosować te swoje warunki do tego żebym mógł to wszystko dla was nagrać i to nie jest dla mnie łatwe nie przychodziło mi to nigdy z łatwością ale po prostu się tego uczę i cały czas w jakiś sposób tak swoje środowisko pracy w których nagrywam to wideo staram się dostosować do tych moich potrzeb Introwertyka, który w jakiś sposób musi wyrazić te myśli, właśnie mówiąc, bo chce to zrobić. Więc jeżeli chodzi o nasze naturalne skłonności, introwertycy w wielu sytuacjach wolą wyrażać swoje myśli na papierze, natomiast ekstrawertycy wolą te myśli wyra wyrażać właśnie w taki sposób, mówiąc, i ekstrawertycy często myślą, mówiąc. Kolejna bardzo ciekawa różnica między ekstrawertykami i introwertykami. To sposób na odpoczynek, i tak jak ekstrawertyk potrafi ładować swoje baterie w towarzystwie innych osób, nawet osób, które nie, których nie zna. To jest jego sposób na to, żeby odpoczywać, bo ekstrawertyk odpoczywa wśród ludzi. Odpoczywa w momencie, kiedy dostarcza sobie bodźców zewnętrznych. Ekstrawertyk nie odpoczywa wtedy, kiedy dopada go nuda. Także jest to osoba, która odpoczywa bardziej aktywnie i która odpoczywa wśród innych osób. Natomiast introwertycy odpoczywają zupełnie inaczej. Często odpoczywają w samotności, potrzebują do prawdziwego naładowania baterii tej samotności lub odpoczywają w nie naprawdę garstki bardzo bliskich osób, który, z którymi czują się bardzo bezpiecznie, ale nigdy nie szukają jakichś dodatkowych zewnętrznych bodźców, bo te bodźce i tak już ich wystarczająco męczą. I zobaczcie, sposób spędzania czasu, sposób odpoczynku jest bardzo ważny dla nas. Jeżeli my naprawdę chcemy naładować swoje baterie, to musimy wiedzieć, jaka jest nasza naturalna, wewnętrzna potrzeba odpoczynku. I ekstrawertyk, który będzie się wspaniale czuł na dużej imprezie, na której będzie masa nowych ludzi, on w taki sposób może odpocząć na tej imprezie. On będzie tam brylował, będzie bardzo dobrze się czuł. Natomiast introwerty, które zostali zaproszone na taką imprezę właśnie w formie takiego odpoczynku, no to na pewno się tam nie będzie dobrze czuł, na pewno się tam nie zrelaksuje, na pewno nie będzie to sposób dla niego, żeby naładować baterię, bo on wróci z takiej imprezy zmęczony. Natomiast ekstrawertyk w tej samej sytuacji zapytany, jak on się czuje, on powie, no fantastycznie, bardzo tutaj na tej imprezie odpocząłem. I to są już takie niby małe różnice, ale jednak jak zobaczymy nasze codzienne wybory, to musimy się zastanowić, czy one są zgodne z tą naszą wewnętrzną, naturalną potrzebą, czy może właśnie sami przeciw sobie działamy czasami, przeciw naszej osobowości. I właśnie dlatego dopadają nas czasami te chwile słabości, chwile wyczerpania, bo ja znam wiele osób, które nie do końca wiedzą tutaj, jakie mają te wewnętrzne potrzeby, ponieważ tak mocno wydawało im się lub próbowały przerobić się trochę na inną osobowość, że nie wiedzą, że czasami ten ich sposób spędzania czasu nie jest dla nich naturalny, i właśnie dlatego są cały czas tak zmęczone, nie potrafią naładować tych baterii w pełni. I podsumowując. Introwertycy i ekstrawertycy są różni. Ale to nie znaczy, że jesteśmy gorsi i lepsi. Po prostu znaczy to tyle, że istnieje wiele dróg do sukcesu, a my powinniśmy podążać drogą, która jest bliższa naszej osobowości, naszym wewnętrznym potrzebom. I ekstrawertyk i introwertyk może osiągać te same wyniki, ale zrobi to w inny sposób. I to jest kluczowe. Jeżeli to zrozumiemy i zaczniemy akceptować to, kim jesteśmy, jaka jest nasza osobowość, poznamy siebie lepiej, swoje własne naturalne potrzeby wtedy dużo łatwiej będzie nam przychodziło osiąganie sukcesów, które do tej pory wydawały nam się niemożliwe, no bo wydawało nam się, że po prostu nasza osobowość nie jest do tych sukcesów stworzona i że my nie możemy po to sięgać. Możemy, jeżeli zastosujemy metody, które są dla nas dobre. I tutaj podałem kilka różnic, tak jak sposób wyrażania swoich myśli, sposób spędzania tego czasu wolnego w formie odpoczynku. To jest coś, od czego możemy zacząć. Czy my naturalnie, osobowościowo mamy potrzebę do tego, żeby przebywać w gronie innych, nowych ludzi, poznawać tych ludzi, cały czas gdzieś dostarczać sobie jakichś nowych bodźców? Czy raczej jesteśmy osobą taką bardziej spokojną, wycofaną, osobą, która potrzebuje tą chwilę samotności, chwilę, w której naładuje swoje baterie właśnie w swojej bezpiecznej przestrzeni? Jak to u nas wygląda? Czy my słuchamy tych naturalnych, wewnętrznych potrzeb? I proszę dajcie mi znać po tym wideo, bo tak jak zapowiadałem na początku, jest to wideo takie testowe, gdzie tutaj zajawiam Wam. Trochę ten temat introwersji, ekstrawersji, żeby pokazać Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy, ale też, żeby Was zapytać, czy ten temat Was ciekawi, czy chcecie tych materiałów na temat. Introwersji i ekstrawersji więcej? Czy chcecie zrozumieć właśnie introwertyka, który jest dla Was bliską osobą, może partnerem, może przyjacielem, albo czy Wy sami jesteście introwertykami, którzy potrzebują kilku wskazówek, jak się odnaleźć w tym świecie, który, nie oszukujmy się, jest stworzony bardziej dla ekstrawertyków, choć. Tak wielu introwertyków jest w naszym społeczeństwie. Można powiedzieć, że te proporcje rozkładają się 50 na 50 dlatego wierzę w to, że na moim kanale są również introwertycy, którzy szukają wskazówek, jak po prostu odnaleźć się w tym świecie w życiu społecznym, jak podążać zgodnie ze swoją osobowością, ze swoimi potrzebami jak się nie męczyć tutaj na siłę, próbując być kimś, kim my nie jesteśmy. Także dajcie znać w komentarzu, czy temat introwersji, ekstrawersji Was interesuje i co najbardziej Was w tym temacie interesuje. Czekam na Wasze komentarze.